Siemanko, to znowu ja, Miraz. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj postaramy się zrobić trzy testy. Czyli to, co lubią miłośnicy jednośladów najlepiej, klejenie się opony. Drugie, podjazdy pod jakieś nieprzyjemne, wysokie górki, wzniesienia. A trzecie, zobaczymy pokrótce, jak sprawuje się w ciężkim terenie ta hulajnoga. Ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że hulajnoga jest sprawdzana. Dość ciekawą rzecz na zębatce, która ma 16 zębów, to jest taki stan pośredni, tak? Bo możemy założyć do niej zębatkę, która ma 11 zębów, co będzie skutkowało tym, że będzie miała jeszcze większego kopa, szybciej się zbierała. No i mam jeszcze zębatkę, która ma 19 zębów. Oczywiście będzie to skutkowało tym, że będzie bardzo, bardzo szybko jechała, ale to na razie sprawdzamy na tej zębatce, tak? No i co? Kółeczko chyba się udało, tak? Pokaż oponę. Czyli test, można powiedzieć, zaliczony. Wzniesienie, no myślę, że one ma, pokaż je całe od początku do końca, myślę, że one ma, ile jest, 45? Ma 45? Ma, mówią, że ma. Zobaczymy. Jak ja kocham tą hulajnogę. Lekkim rozpędem spróbujemy. Teraz spróbujemy z miejsca. Trochę, kurde, sliki są, mi się ślizga. Teraz spróbujemy z miejsca. Thank you.
powiedziano mi, żeby konkretnie ją sprawdzić, to mam zatrzymać się w połowie i dopiero z połowy wjeżdżać. Także... Będzie ciężko, ale wierzę w nią. Tu jest najbardziej stromo. Widać, że jak puszczam hamulec, to ona już prawie sama zjeżdża. Także próbujemy. Idzie. Test numer 3. Tak byłem podjarany, że testu numer 2 nie omówiłem, czyli skoków. Chyba w coś wdepłem. Dobra, mniejsza z tym. No i zobaczymy, no na tej zębatce w miarę mieli, ale myślę, że na mniejszej będzie jeszcze lepiej, tak? Pokaż ten szlaczek ładny. No myślę, że te parę zębów zrobi robotę. Jest nieźle, ale my co, jedziemy jeszcze teren, tak? Ostatni test, miały być 3, ale będą 4. Test numer 4, czyli jazda w ciężkich warunkach. Zaraz zobaczycie na sucho, jak to wygląda. No myślę, że teren jest bardzo wymagający na jakiś bardzo porządny samochód Jeep, aczkolwiek na jakiegoś crossa. No ale jak sprawdzać, to sprawdzać w jakichś najcięższych warunkach, tak? Pokaż, jak to wygląda. Nie wiem, czy to widać na... Ale jest... No jest wszędzie nisko, jest... Zobaczymy, no, na tej zębatce. Kasku tutaj nie będę chyba musiał ubierać. Także, no co, próbujemy, nie?
ale się człowiek męczy. Kocham tą hulajnogę. Dziękuję. Czwarty test, sami ocencie jak to wypadło. Będziemy zmieniać zębatkę. Będziemy robić test prędkości. I będziemy zmieniać zębatkę na większe moce i inną oponę. Pozdrawiam Miraz, do zobaczenia.